Cześć, Gosia Piasecka w Room TV Rajdowo News. Zaczynamy od imprezy odbytej u naszych południowych sąsiadów, a mianowicie 41. Rally Kosice, będący przedostatnią i podwójną rundą Mistrzostw Słowacji. Z ogromnym zainteresowaniem oglądaliśmy polską załogę, czyli Grzegorza Grzyba i Roberta Hundle w Fordzie Fieście RSWRC, ponieważ wygrana tego rajdu zapewniała załodze piąte mistrzostwo zdobyte na Słowacji. I jak najbardziej starali się o to. Polacy wygrywali pierwszy dzień zmagań na odcinkach, a główni rywale na Słowacji Polaków Jarosław i Erik Melicharek byli na piątym miejscu. Drugi dzień zmagań wyglądał nieco inaczej, ponieważ załoga rywalizująca, czyli bracia Melicharkowie, mocno przycisnęli na odcinkach i awansowali na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej. Ale Polacy nie odpuszczali i także w drugiej pętli odnotowali świetne czasy dające pierwsze miejsce. W klasyfikacji generalnej oczywiście wygrała nasza polska załoga, czyli Grzegorz Grzyb i Robert Hundle w Fieście RSWRC, odnotowując piąte zwycięstwo w Mistrzostwach Słowacji. Za nimi z niedużą stratą uplasowali się bracia Jarosław i Erik Melicharek, także w Fieście RSWRC. A trzecie miejsce podium uzupełnili Miklos Kazal i Ramon Ferencz w Mitsubishi Lancer Evo 9 generacji. Panowie także stanęli na pierwszym miejscu podium w klasyfikacji Węgier. Niestety wyniki są na razie nieoficjalne przez złożony protest braci Melicharek na samochód polskiej załogi. Wyniki zostały zawieszone, ponieważ polski zespół przygotował odwołanie i będzie walczyć o swój rezultat. Bardzo ładną jazdą do samego końca uraczył nas drugi polski zespół startujący w rajdzie, a mianowicie Sławomir Kurdyś i Michał Kasina. Załoga jadąca Hondą Civic Type R nie miała sobie równych i wygrała klasę 8. Gratulujemy! W miniony weekend w Finlandii odbył się 14. Lehti Historic Rally, będący fińską rundą historycznych mistrzostw Europy FIA, gdzie wielkim triumfatorem był Jari-Matti Latvala, jadący z Asko Sairanenem. Załoga wygrała wszystkie 10 odcinków specjalnych i startowała przy pięknym Audi Quattro w klasycznych barwach Audi Sport. Drugim miejscem mogli się pochwalić Mikko Hirvonen i Mikka Lahti, którzy startowali Fordem Escortem RS1800, finiszując ze stratą 3 minut i 50 sekund. Za to panowie zwyciężyli w swojej klasie D3 kategorii 3. Trzecie miejsce należało do Veli Matti Saarelainen i Marko Tikkanen w Oplu Ascona 400. Wracamy do kraju, gdzie na Dolnośląsku w dniach 15-16 sierpnia odbyła się impreza o nazwie Pierwszy Rajd Bielawa, organizowaną przez bielawską grupę Motorsport. Impreza była dwudniowa, pierwszego dnia zawodnicy mieli zapostanie z trasą, a w godzinach popołudniowych odbył się prolog w Pieszycach. Drugiego dnia na załogi czekały trzy próby sprawnościane przejeżdżane trzykrotnie. W klasyfikacji generalnej wygrała załoga Łopatyńskiej i Rudzki w Subaru Impreza STI. Na drugim miejscu uplasowali się Chorążyj i Pawarski w Audi Quattro. Trzecie miejsce podium uzupełniła załoga Czerniawski i Załużny w Subaru Impreza. 15 sierpnia odbyła się piąta runda STMT, czyli AC Pokalej Coyotes Ride Tyski, organizowany przez Automobil Klub Ziemi Tyskiej. Próby sprawnościowe zlokalizowano na torze Fiata i na terenie miasta Tychy. Do imprezy zgłosiło się ponad 50 załóg. W klasyfikacji generalnej na pierwszym miejscu podium stanęła załoga Wojciech Tokarz i Urszula Flaga Mitsubishi Lancer. Na drugim uplasowali się Łukasz Kobiela i Łukasz Kuś, także w Mitsubishi Lancer. Trzecie miejsce należało do Mirosława i Marcina Macura, oczywiście też w Mitsubishi Lancer. To już wszystko w tym odcinku, słyszymy się za tydzień, cześć!